Dzień dobry, z tej strony Atrakcyjne Domy. Dzisiaj jesteśmy już po oddaniu budynku. Aktualnie pracujemy nad systemem nawadniania. Tak jak tutaj Państwo widzą, mamy przygotowane już większość elementów, o których będziemy opowiadali w kolejnych filmach. Są już przygotowane specjalne przepusty, aroty. Tutaj mamy niebieskie rury pod specjalne linie nawadniające do krzewów. One są wypuszczone w poszczególnych miejscach, gdzie te krzewy będą rosły. Z takich rzeczy, które wcześniej musieliśmy przygotować, to oczywiście, o, tutaj mamy, jest przewód pod sterowanie naszym nawodnieniem i rura do wody, która nam zasila ten cały system. W tym miejscu mamy już podłączoną próbę szczelności, stąd dochodzi nasze główne przyłącze do elektrozaworu i później dalej już idzie podziemnym korytarzem do naszych pętli. Cały system oczywiście będzie schowany w specjalnej studzience. Tutaj zapraszam, pokażemy ją. O, tu jest taka piękna studzienka, ona będzie delikatnie wkopana w ziemię. Będzie się opierała właśnie na tamtej geokracie, którą tam Państwo widzą. Teraz zobaczmy, co my w tej studzience mamy. Otwieramy. Co my tutaj widzimy? O, mamy tutaj dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest nasz elektrozawór. To on właśnie z pomocą tak naprawdę sterownika będzie otwierał i zamykał przepływ wody w zależności od aktualnych opadów, gdyż też do sterownika będzie dołączony czujnik deszczu i wcześniej zaprogramowanego trybu pracy. Mamy też drugą rzecz. Jest to świetny sterownik, bo jest to sterownik, którego tak naprawdę nie musimy ręcznie ustawiać. Jest on w pełni kompatybilny z Wi-Fi i z Bluetooth, także wszystko obsługujemy za pomocą aplikacji w telefonie. Tutaj mamy bezpośrednio tylko piny, żeby wpiąć później poszczególny elektrozawór, ale o tym i o ustawieniach może w kolejnych filmach. Teraz pokażemy, jak idziemy. Z racji, że tutaj już cała kostka jest wykonana, musieliśmy wykonać specjalne przekucia, przewierty pod tak naprawdę dwa zasilania, bo w tamtą stronę idą dwa zasilania. Pierwsze zasilanie jest pod zraszaczem, to jest typowo nawadnianie pod trawniki. Drugie zasilanie jest to zasilanie pod linie kroplujące, czyli krzewy, nasadzenia. O liniach kroplujących będziemy je pokazywali w późniejszym etapie. A teraz zapraszam, pójdziemy po nitce do kłębka. Tutaj jest nasza nitka. Nasza nitka przebiega, tak jak widać tutaj w wykopie. Ten wykop nie musi być bardzo głęboki, z bardzo prostego względu, gdyż tak naprawdę, jeżeli chodzi o nawadnianie, nawadnianie odbywa się kiedy? Nawadnianie odbywa się latem. Na zimę taką instalację oczywiście musimy odpowiednio przeczyścić. Przedmuchujemy całą instalację za pomocą specjalnego zaworu i kompresora, tak aby pozbyć się całej wody na zimę. Także zapraszam dalej. O, tutaj wystarczy tak naprawdę bardzo płytkie osadzenie. Mamy osadzone nasze rury. Idziemy dalej. Tu wszędzie będą nasadzenia, dlatego też nie są tutaj żadne zraszacze zamontowane, a linie kroplujące montujemy na etapie dopiero po montażu zasadzeń. Ważne jest tylko wcześniej zaplanować, gdzie te zasadzenia będą, żeby zrobić wszystkie wyprowadzenia. O, tu właśnie zakończymy swoje wyprowadzenie pod linię kroplującą. Dalej pójdzie specjalny wąż z emiterami, dzięki którym będzie możliwość wysączenia naszej wody. Idziemy dalej i trafiamy powoli na strefę trawnikową. Tutaj wszędzie naszymi liniami podziemnymi są prowadzone i za pomocą specjalnych trójników są robione wyprowadzenia pod zraszacze. O, ten zraszacz akurat jest chwilowo zamknięty, tak? Nie ma jeszcze zraszacza zamontowanego. I tutaj zapraszam, proszę zobaczyć. Mamy już zamontowany nasz pierwszy zraszacz, który aktualnie pracuje na próbach.